zakaz ruchu samochodów, tylko że z napędem silnikowym. Dobrze wszyscy wiemy, że same ciągniki śrubowe są bezwartościowe, bez naczep. Żądamy wprowadzenia zakazu ruchu naczep o rejestracjach białoruskich i rosyjskich po polskich drogach. To jest nasz postulat, który chcemy, żeby był wdrożony w życie w ciągu 14 dni. Dziękuję bardzo. Wprowadzenie takich rozwiązań płatniczych, które będą nam dawały stabilność, czyli odpowiedzialności nadawcy za opłatę za usługę transportową. Chodzi o to, że w przypadku niewypłacenia nam przez jakiegokolwiek pośrednika pieniędzy dla naszej firmy, to nadawca jest zobowiązany do zapłacenia nam. To nadawca już będzie na początku weryfikował, z kim współpracuje. Takie rozwiązanie jest wprowadzone w branży budowlanej i tam to zaczęło działać i podwykonawcy przestali martwić się o swoje pieniądze. Polscy przewoźnicy w tym momencie zastanawiają się, gdzie mogą pojechać. Polscy przewoźnicy trapią się po głowie, jaki kierunek obrać, żeby po prostu nie stracić swoich biznesów, nie stracić swoich firm.